Cześć, z tej strony Przemek Sadownik. Witam was w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj będziemy sobie pryskać herbicydy Ursusem C330M. Tak. To jest pierwsza akcja, którą nagrywam. Taką. I pierwsza akcja 30. Tak. Pierwsza akcja. Ogólnie filmy 30 z kabiną. Pierwszy film, pierwszy vlog 30 z kabiną. Tak. Pryskamy herbicydy Roundup z czymś. Nie zapomniałem, jak to się nazywa. Ogólnie tak, super się jeździ 30. Nie przypuszczałem, że aż tak się fajnie jeździ z kabiną. Prawie nigdy nie miałem do czynienia z taką kabiną sadowniczą 30MC. Ten żółty, to bardzo fajnie pasuje. Ten żółty. A tutaj siema. Kurde, jest lustereczko. Widzicie mnie po raz pierwszy. Będziecie mnie teraz widzieć, tak? Ja sobie często pryskam, to znaczy ja prawie zawsze ja pryskam herbicydy tutaj. Co drugi rząd jeździmy. Ogólnie ja pryskam herbicydy. A tak, często nie ma czasu. Trzeba uważać na szybę. Widzicie, sady prawie są w pełni kwitnienia. No. Ten młody jeszcze nie jest tak w pełni kwitnienia. O! Za mało dodałem z tego gazu. I co? Jest. Są światła, omówię sobie teraz trochę tę kabinę. Pryskanie herbicydów, to tam jest. Nie trzeba się niczym przejmować. Czy jaka dawka, czy coś. Bo ja zawsze to samo mam dawkę i wiem po prostu, jak to. Tylko patrzy się, żeby tego wiatru nie było. Gdzieś nie poleciał pyłek. O, tyle. Tak to się super pryska czepeczkiem. Przednia trzeba otwierana. To jest taki lekki wiaderek, bo się nie dzieje. Przednia szyba, dach otwierany i drzwi zdemowane i tylnia szyba otwierana. No to tutaj są tyle do otwierania jest. Wady tej kabiny. Po prostu dam wady tej kabiny, bo są wady. Czasami lubi się tak przycząć. Częściej się czasami tak. A to na niektórych biegach, jak się, przynajmniej ja tak mam. Druga wada. Szyby chodzą na wszystkie strony. To znaczy ruszelki są takie nie bardzo, czasami. No i co tu jeszcze? Blachy tutaj nie pasują. Dobra, tutaj trzeba uważać na samochody. Powiem szczerze, ze wspomaganiem się dużo lepiej pryska herbicydy. Miałem kiedyś tutaj nagrane po prostu. Jeszcze jak bez kabiny pryskałem 30 z tamtego roku, ale nie wrzuciłem go. Powiedziałem taką głupotę jedną. No i no po prostu nie mogłem tego wrzucić i tyle. Elegancko się pryska. Nie ma wcale takiej głośno, nie jest. Czy jest teraz? O proszę, stan przyszedł jakiś. Hmm.
może mnie lepiej słychać, powiem szczerze, niż wcześniej. Okay. Snapchat jak coś to Przemek Sadownik. Jak ktoś chce wejść po prostu sobie mnie zaprosić czy coś takiego. Mówię, champion to jest golden chyba? Nie, tam jest golden. Tu jest champion. Champion jest w pełni kwitnienia. Czybym wyłączył pompę? Oczywiście. Wyłączyłem pompę. Remont był taki trochę 30. Była remontowana pani kolegi. Remont był. Malowana była 30. No to chyba wiecie o tym. I było robione. Było robione tutaj ta dźwigienka. Nowa jest kupiona. Bo tamta chodziła na wszystkie strony, były takie luzy i wypadał ten walek. Lało się z niego jak nie wiem. I dlatego to zrobiliśmy. Żabę trzeba było zdymować, czyli to całe co z pod siedzeniem. Siedzenie jest nowe. Tak, siedzenie jest nowe. Wygodne bardzo. I powiem, że nie. A co jeszcze do kabiny? Jest kogut. Światło ostrzegawcze. O, przecież wiecie. Tylko że... O Boże. Za duży wiaterek. Niech minie trochę ten wiaterek. Oła. Już mnie coś dziebnęło. Oczywiście. Dobra. Minął. Pierwsze pryskanie herbicydów w tym roku. Pierwszy sad. No i tak. Dobra. Majstory wysyłamy, okej. Zaczął wiać wiaterek lekki. Nie przestanie chwilę. Oho. Dobra, tyle. Potem trzeba jeszcze wrócić tą samą trasą. To znaczy, to jeżdżę ogólnie co drugi rząd, mówiłem chyba. Będziemy wracać kolejnym po prostu co drugi rząd. Jak widać, nie wolno pryskać. No teraz na owady, owadobójcze opryski. Nie wolno pryskać w ogóle ogrodów tymi owadobójczymi na robaka, bo są pszczoły. Jak chcecie wybić pszczoły, nie wolno, bo wybijacie wtedy pszczoły. A właśnie słyszałem, że na Facebooku było kobieta w sadzie, było po prostu, że reklamują, żeby pryskać tym komunikaty, żeby pryskać się owadobójczymi. Broń Boże, nie pryskajcie, możecie zlikwidować dużo pszczół. Trawę
my sobie pryskamy, bo jest duża, widać jest duża. Potem bym nie wjechał tutaj belkami herbicydowymi. Musiałbym rozkładać rotosan i prysk i kościć to. No widzicie, jak trzęsie się? Czwóreczka i lecimy. O, przyryła trochę. Nie wiem, czy ja tutaj wezmę i się zmieszczę. Czy ta belka tutaj mi będzie dobrze szła. Oj, nie wiem. Chyba nie. Tak? Nie będzie mi dobrze. Nie chcę mi się teraz na razie tego składać. Później sobie to złożymy. No, widzicie, jak tutaj wygląda ten sadzik pięknie. Dawno nie było vloga, ale no to cóż, nie było po prostu takich akcji, żebym mógł nagrać tak. To było takie, nie wiem, jednorazowe coś, którego nie bardzo mogłem nagrywać, bo albo tata, albo coś. Nie chcę, żeby on po prostu on po prostu nie chciałby, żeby być na vlogu. Mogłem nagrać sianie nawozów, ale to jeszcze chyba się nagra. Sianie nawozów. Chociaż nie wiem. Nie pamiętam, czy jeszcze siało teraz nawozy. No. Widzicie, wiaterku nie ma, tu super się pryska. Jest różowy pąk. Powinna być teraz kwitnąca jabłoń w Samborcu. Ale w maju dopiero będzie. Także ma kicha. Nagrywa? Zaraz. Nagrywa. Dobra. Mam teraz nowy uchwyt, który zrobiłem. Hehe. Więc jedzie. Idziemy do sobie do sąsiada. Nie chcę się manewrować bardzo. Dobra. Ogólnie ja już pryskam herbicydy. To są na kwasty. Od 3 lat chyba coś takiego. Od 3 lat, od kiedy kupiłem te belki właśnie herbicydowe od Królika. Co mam w tym roku lub następnym zrobić hydraulikę do 30. Tu będzie cała hydraulika, nie? Na hydraulikę przerobić te belki. Bo nie chcę mi się ich tak składać. Serio, nie chcę mi się ich tak składać. A to tylko pyk, pyk, pyk i by było dobrze, nie? Tutaj kolega właśnie ma te belki herbicydowe. Bardzo super one są. Nie pryskałem, ale właśnie ten taty kolega pryska nimi i mówi, że lux się pryska. Nie trzeba wychodzić z ciągnika. No. No jak widać, tutaj jest miejsce na radyjko dębem, a to jest do spryskiwacza, to na radyjko. Ale teraz jest do tego ten kranik przymocowany i tutaj na podłodze. Bardzo ambitnie, nie? No i tutaj przymocowałem sobie i podpiąłem pod elektrykę takie coś, żeby ładować telefon, czy różne takie rzeczy. Pod zapalniczkę, czy takie. No, znowu wyłączyłem pompę. O, właśnie. Jak się ogólnie otworzy przednią szybę,
jest troszeczkę głośniej. Zresztą możecie zobaczyć, o, proszę. Jest głośniej. A nie chcę, żeby było tak głośno. Nie chcę, żeby był ten dźwięk silnika teraz słyszany. To jest jeden i ten sam, nie? No to... Ciap. Kurde. Wycieraczka działa, pięknie, o, widzicie? Wszystko ładnie działa. Kabelki są do świateł, nie podłączane. Nawet guzik mam, proszę. Zamontowany już. Taki, o. Ale jeszcze nie podłączyłem, nie mam czasu. No, sorry, nie mam czasu. A to szkoła, trzeba się uczyć troszkę. A tu trzeba po prostu coś zrobić w gospodarstwie. Nie? I... Myślałem, że gorzej będzie się pryskać, ale dobrze się pryska. Bo nie widzę tutaj tych belek. Nie powinno zabiewać nic. Powinno się popalić drzewek, także... Ogólnie teraz łapię, nie wiem, gdzieś tak zacząłem łapać kapeć za kapeć. Za kapciem. Okropność jakaś. Ile mam wody? 30 liter prawie. Zaraz zobaczmy, czy nikt nie jedzie. Nie, nie jedzie nikt. O właśnie. Sobie cofniemy. O. Słychać lekko zwolnicę, ale to jeszcze... To jest prawie nic. To jest prawie nic, mówię. Jest fajnie, bo nie ma drzwi, a w Fergusonie, no, bez drzwi się nie da jeździć. Znaczy, trzeba wyjmować szyby, trzeba coś robić. No, jest za dużo czasu. To się podniesie drzwi i nie ma. I się zdymuje, jest. I się dobrze jeździ. No, lustereczka są. Także jest git. Pierwszy blok 30. 30 z kabiną. Sorry. Czy mam te kierownice, kurde? Kurde, w jakimś samochodzie, nie? O. Kurde, macie. Pierwsze, powiem szczerze, że jak pryskałem pierwszy raz herbicydy w moim życiu, to nie mogłem się w ogóle przyzwyczaić do dwóch belek. Bo czasami tam się pryskało jeszcze statem, coś tam, jedną belką. Była jedna belka taka od Agroli bodajże, tak jak opryskiwacz jest od Agroli. Tego opryskiwacza u mnie na gospie raczej nie ma. Częściej jest u wujka na gospie, tam jest więcej miejsca. A herbicydy przeważnie ja pryskam co 2 miesiące, nie wiem jak wy. A przeważnie co 3, coś takiego. 3-4 razy w roku się pryska herbicydy. Przynajmniej ja tyle razy pryskam. Ale mówię, nie wyobrażam sobie pryskać Fergusonem herbicydy
30 jest dużo lepiej, na 5 oczywiście się pryska i to małe obroty ma, fajnie sobie pyka. A Fergusona to nie wiem, czy to trójką pryska, czy dwójką. A bodaj, a poza tym to bez przerwy za grolą chodzi. Tamten ciągnik tylko był w tym roku odpinany do Rotsan. No i do skrabiarki trochę. Ale pod koniec to już 30 nawet skrabiałem. Nie chciałem mi się odpinać tamtej agroli. Tutaj to jest szybko, a tam to jest tak trochę. No. No i jakby się tak zapowiadało, nie mówię, nie chcę uprzedzać, żeby potem coś, jakby tak wszystko po prostu, te wszystkie jabłka, co tutaj wszystko, te wszystkie zaowocowało, to no jest dużo jabłek. I jabłka nie będą ceny mieli, jakby tak to wszystko zaowocowało, dobrze by było. Bo lepiej, żeby była mniejsza cena, a dużo dom. No. To znaczy mój tata tak uważa. Nie wiem czemu, ale okej. W sumie to ma rację, nie? W tamtym roku po złoty 10 sprzedawaliśmy. W 2016 roku. O! W 2016 roku po 14, po złoty 50, po złoty 10 sprzedawaliśmy Goldena, a też jesteśmy w faderze Goldena, tak? Całe 2 hektary Goldena jest tutaj. Także jest git. Ten Golden, powiem szczerze, że zaowocował w tamtym roku. W 2017, no nie przemarł tyle. Było wręcz pięknie. Znaczy, mówię tak jak u siebie, nie przemarł mi. I teraz zaczęli pełno ludzi sadzić Goldena. To jest w tym najlepsze. Rumuni bardzo lubią Goldena. Jest prawie zawsze co roku cena na niego. Nie wiem, Goldena już chyba mam tam, tamte drzewa mają 10 lat i bodajże chyba co roku owocował. To już mają tak 7 lat te. No nie, może 6. Zaraz. Julka się urodziła, mam siostrę, tak. No kupiliśmy sadzarkę. To było sadzarko sadzone. To 6 lat temu, tak. Czyli tamte jabłonki mają tak z 11 może lat. I mam jeszcze jedną bardzo fajną sprawę. No wbiło na kanale ponad 640 subów. Tak, bardzo się z tego cieszę. W tym roku nabiliśmy bodajże, jak chyba wchodziłem tutaj w 2018 roku, miałem chyba 300 subskrypcji, coś takiego. I mamy 600, 300 więcej. Coś takiego, mniej więcej. Coś takiego. Bardzo się z tego cieszę. I jestem zadowolony. Bardzo, bo... No może dobijemy do wakacji 1000. Bym bardzo się cieszył. Jakbyśmy 1000 dobili. A, i teraz mam takie po prostu...
pod ostatnim filmem napisałem w komentarzu, co 50, że pod, jak będzie pod tamtym filmem 50 łap w górę, to będzie kolejny film, ale mam teraz akcję i po prostu robimy tak, że jak będzie pod tym filmem 50 łap w górę, to nagrywam mus kolejny film. Nie wiem, skoszenia trawy, bo to trawa już jest duża. A jak będzie fajna akcja, jak dzisiaj wypadła, to po prostu nagram i wrzucę, nie? Także tak. Dużo było pytań odnośnie remontu, czy jest, ile to kosztowało, ile to, co, wszystko. Nie chcę się tym chwalić, ile to kosztowało, po prostu jak to powiedzieć, nie chcę upubliczniać tego, ile dałem za kabinę, a ile dałem za remont 30. Po prostu tak sobie umyślałem i tak musi być. Także nie powiem, ile kosztował remont, ale remont się odbył 3 tygodnie temu, bo tamten film złożyłem tak w tydzień. No. I pod tamtym filmem bodajże jest 31 tysięcy wyświetleń. Cieszę się z tego. Jestem podziw. O! I pykło 100 tysięcy wyświetleń. Też się z tego cieszę. To już trochę jest. 114 bodaj. Czekajcie, ja zaraz sobie sprawdzę. YouTube się łączy. Informacje. Zaraz wam podam dokładne dane. Bardzo wam za to dziękuję, że już taka gromadka ludzi jest. 644 subskrypcji i 114 wyświetleń. O, bujek tam sobie leci, tak? Nie, to chyba nie bujek. Żółta ciapunia. Też pryska herbicydy ktoś. Ogólnie pozdrawiam Pawnic 14. Był nagrywać tutaj 63B takiego pana. 63P sadownicza, województwo świętokrzyskie. I ten pan, co się okazało, żeni się z mojego wujka córką. Tak? No nie spodziewałem się, tak szczerze powiem, bo ja tego pana wcześniej nie znałem, a mieszka zaledwie 2 km ode mnie. Nie, nawet nie 2 km, kilometr ode mnie. Plus minus. A nie spodziewałbym się po prostu. No. Także możesz Pawnic 14 przyjechać, zobaczyć moją 30. Jak będziesz oglądał ten film, także ktoś z moich widzów podeśle mu film. Może zobaczyć moją Ursuskę C36M z kabiną Dola. No i tak. Bo wiem, że czarny agres to z tego właśnie pana ten kanał. Na tym kanale była już jedna 30. A to bardziej jest 28.
przerobiona na 30, ale to nigdy nie będzie już ta 30. A to jest oryginalna z 87 roku 30, także ja nie mam nic przeciwko, żeby przyjechał sobie, zobaczył. Przejechał się. Idziemy sobie do sąsiada. O, hamuj, hamuj. Wody jeszcze mam dużo. Może sobie opryskamy asfalt. Jest, to już się zdążyła trochę pobrudzić, powiem szczerze. Przydałyby się blachy to zrobić, ale nie mam czasu po prostu, nie mam czasu, nama nie ma czasu. I w zimę postanawiam zrobić sobie taką ala tutaj zabudowę tej 30, bo widziałem właśnie na necie, ktoś już sprzedawał 30 z kabiną właśnie taką jak ta. I z taką ala zabudową, taką zabudową. No i nie powiem, ładnie to wyglądało, ładnie, ładnie. I bym chciał sobie właśnie tak zrobić, żeby tak właśnie wyglądała. Kupować czerwoną kabinę, powiem wam taką historię. Miałem kupować czerwoną kabinę, ale że nie było nigdzie na stanie takiej. W ogóle kabin nie było, takich kabin w ogóle nie ma na stanie nigdzie. Co ja chciałem kupić? Wszystko na zamówienie, no to tata stwierdził, że na czemu nie wziąć żółtego koloru. A mówię, no bardzo fajnie by było, bo ten ciągnik był oryginalnie żółty, nie był czerwony. I chciałem, żeby ten ciągnik właśnie pozostał żółty. A czego nie wziąłem, żeby nie były oryginalne błotniki, po prostu tata powiedział, że jak kupujemy kabinę, no to mają być półokrągłe błotniki. Ja sobie tak myślę, no w sumie czemu nie? Nie będą się obtrząsać jabłka czy coś, a nie będą przechodzić te gałązki. I wzięliśmy te półokrągłe błotniki i nie powiem, fajne. Światła LED-owe z tyłu, a z przodu nie. U góry światła też są LED-owe, bardzo dobrze dają. Pryskałem tym ciapeczkiem i no, lód malina. Także jest git. I tym osobom, co chcą kupić właśnie kabinę do 30.